Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj wtorek, mamy dzisiaj 30 dzień maja, prawie że kończymy już maj. Dzień rodzicielstwa zastępczego, super sprawa, rodzicielstwo zastępcze to jest piękna rzecz. Światowy dzień soku, okej, Światowy dzień stwardnienia rozsianego, no to nie fajne, w sensie, znaczy fajnie, żeby o tym mówić i żeby wspierać ludzi, którzy na to cierpią. Dzień soku to jakoś mnie średnio, ja tam soków mógłbym w sumie nie pić. Kolkę to rozumiem, nie? Ale soki, po co to pić soki? Wiem, zaraz będzie bunt i tak dalej. Robimy kolejny dzień, wtorek, zapraszam człowieczka, jedziemy! Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo serdecznie i bardzo zapraszam na kolejne nasze spotkanie. Dzisiaj oczywiście wtorek, czyli Dzień Święty. Znaczy wiem, że niedziela to jest Dzień Święty, ale u nas jest Dzień Święty, bo są dzisiaj święci. Stała bywalczyni naszych spotkań wtorkowych, czyli Święta Matka Teresa z Kalkuty. Proszę posłuchajcie, jakie to piękne zdanie jest. Kiedy jest ciężko, pamiętaj, że nie zostaliśmy wezwani do odnoszenia sukcesów, ale do wierności. Wierność jest ważna w najmniejszych rzeczach i to nie dla samej siebie, ale ze względu na rzecz wielką, jaką jest wola Boża. To jest bardzo ładne, kochani. To jest takie zdanie, które myślę często by nam się przydało. Kiedy robimy rzeczy, do których się zobowiązaliśmy, albo które są po prostu, nie wiem, jakimś tam sednem naszego życia, nie wiem, związanego z małżeństwem, z rodziną, z robieniem, naszym powołaniem, w moim wypadku tak, kapłaństwem i tak dalej, które czasem mogą przynosić bardzo niewielki owoc, albo wręcz żaden. Człowiek może mieć takie poczucie, że robi i to w ogóle jest dobra rzecz, bo wie, że to jest to, co wybrał, to jest w ogóle jego życiowa ścieżka, jego życiowe powołanie, ale nie przynosi to jakiegoś, wiecie, spektakularnego doświadczenia owocności, dobroci, piękna, szczęścia i tak dalej. Jak mówi Matka Teresa z Kalkuty, nie zostaliśmy powołani do tego, żeby, jak to było napisane, przepraszam, żebym powiedział dokładnie, do odnoszenia sukcesów, ale do wierności. Może być tak, że nie odniesiesz sukcesu, w takim sensie nie będzie to widzialne, spektakularne zwycięstwo. Ale ta wierność, czyli konsekwentne powtarzanie, wykonywanie tego, do czego się zobowiązałeś. Do bycia rodzicem, do bycia mężem, do bycia żoną, do bycia kapłanem. Do robienia rzeczy, które może będą na to patrzyli ludzie, a nawet ty sam będziesz na to patrzył i będziesz sobie mówił, no to nie przynosi jakiegoś wielkiego owocu. No okej, tam jakieś tam minimalne dobro jest, to są jakieś drobne rzeczy, ale to nie są spektakularne sukcesy. Uwaga, ta wierność to jest nasz cel. Ta wierność, ona jest tym większa, jak mówi Teresa, że ona jest po prostu spełnianiem woli Bożej. Czyli jeżeli rozpoznałeś coś jako wolę Bożą, czyli nie chodzi o to, że się po prostu zobowiązałeś do czegoś, bo myśliłeś, że będziesz coś robił, bo to nie jest wtedy wola Boża. Tylko jeżeli rozeznałeś coś jako wola Boża właśnie, bycie rodzicem, bycie księdzem, bycie żoną, bycie mężem, bycie człowiekiem, który wykonuje taką albo inną posługę, nie wiem, gdzieś w świecie, bez względu na swój stan małżeńsko-duchowny, nie? Jeżeli rozpoznałeś to jako wolę Bożą, jeżeli jesteś temu wierny, nawet jeżeli to nie przynosi spektakularnych owoców i sukcesów, to to jest właśnie największe zwycięstwo. Wierność temu, do czego się zobowiązaliśmy, do czego jesteśmy powołani, co jest naszą ścieżką życiową, jeżeli to jest wola Boża. To jest piękna cecha. Już wam to mówiłem wielokrotnie. Wierność jest jedną z najważniejszych oznak dojrzałości. Człowiek niewierny to jest człowiek niedojrzały. To bardzo prosto widać w małżeństwach, nie? Człowiek, który nie jest wierny swojemu małżonkowi, małżoncej, to w takim sensie albo bo odchodzi do kogoś innego, albo nie jest wierny, bo nie buduje z nią świadomie więzi, to jest człowiek niedojrzały. Wierny człowiek, dojrzały człowiek to jest wierny człowiek, który nieustannie trwa przy tym drugim i chce mu towarzyszyć. Wierność to jest klucz do dojrzałości. Warto o tym myśleć. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. Bardzo się z niego cieszę. Jutro ostatnie spotkanie majowe, ale to jutro. A dzisiaj miejcie piękny, najpiękniejszy możliwy dzień, pełen wierności. Chociażby dzisiaj nie było spektakularnych sukcesów, nie bójcie się, bądźcie wierni temu, do czego jesteście powołani. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia. Z Bogiem, pa pa!